Można powiedzieć, że inwestycja w dobre ubrania szybko się zwróci i jest inwestycją na lata. To nieprawda, że budując męską garderobę potrzebujemy szafy wielkości co najmniej dużego salonu. Tak naprawdę wybierając kilka lub kilkanaście ubrań o ponadczasowym i klasycznym charakterze, możemy swobodnie przez lata, dobierając odpowiednie dodatki, koszule, spodnie do tych ubrań, tak naprawdę przez wiele lat ogrywać te same lub podobne ubrania, nie inwestując tak naprawdę dużych zasobów. W pierwszej kolejności powinniśmy się zastanowić, co chcemy osiągnąć, budując swoją garderobę. Może chodzi o nową pracę, o negocjacje w firmie, bądź też randkę lub jakieś spotkanie o charakterze rodzinnym. Taką bazą, podstawą męskiego stylu powinien być w pierwszej kolejności garnitur. Wybierzmy ten, który jest w granatowym kolorze, ponieważ będzie on stanowił taką podstawę naszej garderoby i swego rodzaju taki szwajcarski scyzoryk w naszej szafie, do którego będziemy mogli dobrać w zasadzie nieograniczoną liczbę dodatków, a także ten garnitur będzie pasował do większości okazji, pór roku, a także będziemy mogli go wykorzystać zarówno w okazjach wieczorowych, jak i dziennych. Drugim takim elementem w garderobie każdego mężczyzny powinna być klasyczna granatowa marynarka o nieco bardziej sportowym charakterze. Będzie ona krótsza, zamiast kieszeni wpuszczanych będzie mogła mieć też kieszenie nakładane i tutaj też, tak jak w przypadku garnituru, radziłbym, aby był to gładki wzór bez żadnych deseni, bez kratek, bez prążków. To jest jakby zarezerwowane na trzeci i kolejny garnitur, czy trzecią i kolejną marynarkę. Do takiej garderoby też powinniśmy zaliczyć spodnie chino. Są to spodnie w klasycznym kroju przypominającym nieco krój spodni garniturowych. Natomiast możemy te spodnie zarówno wykorzystać w przypadku marynarek, jak też swetrów, czy mniej formalnych rodzajów ubioru. I są one ciekawą alternatywą i swego rodzaju łącznikiem między eleganckimi spodniami garniturowymi, a typowo codziennymi spodniami jeansowymi czy też truksowymi. Do tego kanonu zaliczyłbym też białą koszulę. Najlepiej, jeżeli w męskiej garderobie pojawią się dwie tego typu koszule. Jedna będzie to koszula zapinana na guzik przy mankiecie, druga będzie to koszula zapinana na spinki, która podniesie nieco stopień formalności naszego stroju. W takiej garderobie powinna się też znaleźć koszula błękitna. Dobrze, jeżeli znajdzie się bladoróżowa koszula bądź jasno-szara. One w pewien sposób też będą pasowały do większości dodatków, także męskich karnacji typów urody. Ważną i często niedocenianym elementem w garderobie mężczyzny są buty, tak? I tutaj polecałbym, aby skupić się na dwóch wzorach tych butów, na butach typu Oxford, które charakteryzują się wyższym stopniem formalności. I to są buty, które przede wszystkim i główną cechą jest zamknięta przyszwa, czyli ten fragment cholewki, w którym znajdują się dziurki na sznurówki. Nieco mniej formalne będą buty typu derby, które właśnie tą przyszwę posiadają otwartą. Nie zapominajmy także o męskich dodatkach, czyli krawatach. Najlepsze będą te jedwabne i one będą miały najwyższy stopień formalności. Nieco niżej w tej hierarchii, oczko niżej w hierarchii formalności będą stałe krawaty dzianinowe, krawaty wełniane, bawełniane. I od kilku lat też takim męskim dodatkiem, który robi furorę, już był w pewnym momencie zapomniany, w tej chwili znów wrócił do Was, przeżywa swój prawdziwy renesans, jest poszetka, czyli takie niewielkich rozmiarów chusteczka lniana lub jedwabna, którą wkłada się w brustasze, czyli kieszonkę piersiową marynarki.